Jak wiecie, bycie youtuberem to nie jest łatwa robota. Często pośród youtuberów dzieją się różne dziwne rzeczy, których my jako odbiorcy byśmy się po prostu nie spodziewali. Z całą pewnością do tego typu rzeczy zalicza się m.in. aresztowanie danego twórcy bądź jego pobyt w więzieniu na dłuższy lub krótszy czas. W dzisiejszym materiale opowiem wam właśnie o kilku takowych przypadkach youtuberów, którzy przez swoje głupsze bądź poważniejsze czyny zostali skazani na pobyt w więzieniu. Także cześć wszystkim, ja jestem Mondare, witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym przyjrzymy się kilku youtuberom, którzy wylądowali za kratkami. Nim zaczniemy, zostawcie kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi. Wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama MondareX. A tymczasem zacznijmy od czegoś lekkiego, a mianowicie od jednodniowego pobytu w więzieniu, który odbyć musiał Logan Paul kilka lat temu. W 2017 roku postać Logana w internecie była trochę inna niż obecnie, a wydarzenie, o którym obecnie mówię, miało miejsce we Włoszech, na wyjeździe Logana. Tamten ze swoim bratem dopuszczali się kilku czynów, które są tam zabronione, takich jak kąpiel w tej rzece włoskiej. Nie pytajcie, nie wiem jak to się poprawnie nazywa. Bracia także bywali wyrzucani z hoteli czy ze sklepów, robili szereg dziwnych rzeczy, zostali tam trochę zbanowani. Włochy już nigdy nie były takie same po ich wyjeździe. Jednakże chyba najgorszą rzeczą, którą zrobili w tym miejscu, był przelot dronem nad Koloseum. Oczywiście jest to zabronione, nielegalne, ale Logan i tak dokonał tego czynu. Jakiś czas po wzbiciu się drona w powietrze, chłopaki zauważyli, że coś jest nie tak, a chwilę później dowiedzieli się, że wojsko przechwyciło drona. So, we just got a text from Brendan saying, I found it, Ellipsis, military has it. A już niedługo później Logan został aresztowany. Fly of a drone in this area is illegal. No bueno. I must arrest you for this. Okay. W areszcie spędził cały dzień, a po wyjściu na wolność powrócił do swojej youtuberskiej pracy w najbardziej oczywisty sposób. Jednakże jeżeli po wysłuchaniu tego nadal uważacie, że to co zrobił Logan było głupie, no było głupie, aczkolwiek mam dla was coś, co przebije to kilkukrotnie. Mianowicie mam dla was dwóch youtuberów, którzy poszli siedzieć na 3 godziny za chyba najgłupszą rzecz na świecie. Tak więc od sprawy Logana przesuwamy się o rok do przodu, do 2018 roku. I z 2018 rokiem kojarzyć może się tylko jedna rzecz, nie? Nie jest to Thanos, nie jest to mój stary filmik o Momo ani z tych rzeczy, a jest to Fortnite. Tak jest, w tamtych czasach Fortnite królował i był na chyba największym topie swojej popularności. Tak więc jeżeli coś jest popularne, youtuberzy muszą robić z tego content, taka nasza natura. W każdym razie jak we wszystkim są pewne granice, a ta dwójka youtuberów, streamerów czy coś, w sumie do końca nie wiadomo czym ci panowie się zajmowali, przekroczyła chyba tą najmocniejszą. Mowa tutaj mianowicie o Samie Pepperze, Sam Pepper, a także Ice Poseidon. To są ich ksywki. Szczerze kiedyś sam myślałem, że moja nazwa jest trochę kijowa, ale Ice Poseidon. W każdym razie ci panowie zbudowali coś na wzór konia trojańskiego w postaci tej lamy z Fortnite'a. Następnie odpalili streama i weszli do lamy, a następnie za jej pomocą spróbowali dostać się na VidCon. I tak jest, ta sytuacja przypomina mi jednego ziomka z Polski, który wysłał się w paczce, ale tak naprawdę się nie wysłał. W każdym razie ta dwójka wybitnych twórców cyfrowych przebiła jego wyczyn kilkukrotnie. Bowiem narzucili sobie pewne wyzwanie, by jeździć tą lamą po całym miejscu, gdzie odbywał się VidCon przez 24 godziny i mieli z tego streama. W trakcie tego streama jeździli po całym obszarze, a także podglądali, nagrywali i jednocześnie wyśmiewali się z ochrony przez mały wizjer zamieszczony w lamie. I tak jest, co może pójść nie tak? Ano ktoś, kto oglądał streama, wziął i zadzwonił do VidConu i poinformował ich, że hej, ta lama to taka trochę podejrzana jest. Nie minęło nawet 10 minut, aż panowie powiedzieli o-o, bowiem spostrzegli ochronę idącą w ich kierunku. Wkrótce lama została otwarta, panowie zostali aresztowani, a stream dobiegł końca. Jakie były konsekwencje? Ano, panowie zostali po pierwsze dożywotnio zbanowani z VidConu. Co więcej, musieli stawić się w sądzie, co zaowocowało 2 latami w zawieszeniu, obowiązkiem zapłacenia grzywny, a także wykonaniem 80 godzin prac społecznych. Jeżeli jeszcze ktokolwiek będzie pytał o najgłupszy prank w historii internetu, to tutaj mamy chyba ten najgłupszy. A skoro już o prankach mowa,
W 2017 roku hiszpański youtuber znany jako Reset w wyniku pranku na bezdomnym został aresztowany i spędził w więzieniu 15 miesięcy. Jak okrutny prank ten chłopak musiał zrobić, żeby spędzić w więzieniu tyle czasu z powodu jednego pranku na YouTubie? Ano, już wam tłumaczę. To był 2017 rok i wtedy działo się wiele głupich rzeczy. Jedną z nich popełnił właśnie Reset, kupując paczkę Oreo. Następnie ze wszystkich ciastek wyskrobał to białe nadzienie, a następnie wszystkie ciastka wypełnił pastą do zębów, która miała imitować nadzienie właśnie. Następnie wyszedł na ulicę i wręczył owe ciastka bezdomnemu. Oczywiście twierdząc, że robi to w dobrej wierze, aby bezdomny miał chociaż co zjeść. Oczywiście było to nic innego jak okrutny prank. Wszystko zostało nagrane przez Reseta, a następnie opublikowane w internecie. Na tym samym filmie Reset stwierdził, że hej, przecież dodanie pasty do zębów do ciastek, które bezdomny zje, pomoże mu umyć zęby. Momentalnie ludzie rozwścieczyli się totalnie. Pojawiła się masa hejtu na Reseta, a ponadto powstała petycja, która zebrała 125 tysięcy podpisów. Owa petycja dotyczyła usunięcia kanału Reseta z YouTube. Jednakże to był dopiero początek jego problemów, ponieważ niedługo później córka bezdomnego, któremu Reset wręczył ciastka z nadzieniem z pasty, spostrzegła owy materiał w internecie i popchała sprawę dalej. Sąd po przyjrzeniu się sprawie zauważył, że to nie była jedyna taka akcja w karierze Reseta, ponieważ jego okrutne zachowanie przejawiało się już kilkukrotnie wcześniej w ramach swoistego żerowania na bardzo łatwych bądź bezbronnych ofiarach. Reset otrzymał karę 15 miesięcy pozbawienia wolności, a także otrzymał obowiązek zapłacenia bezdomnemu 20 tysięcy euro. Ponadto otrzymał 5 lat bana na korzystanie z social mediów. Jednakże to były te co lżejsze przykłady. Bowiem tak, pośród youtuberów, którzy robili po prostu głupie rzeczy w mniej lub bardziej szkodzący innym osobom sposób, znajdzie się kilka takowych, którzy dopuścili się faktycznie okropnych czynów, a jednocześnie ich wyroki były dużo większe. Kiedy oglądałem materiał, którym bardzo zainspirowałem się w trakcie tworzenia tego filmu, mianowicie ten od SunnyV2, całkiem zaintrygowała mnie sprawa ostatniego youtubera, który został przedstawiony w tamtejszym filmie. Mówię tutaj mianowicie o youtuberze, coachu motywacyjnym, znany jako, uwaga, Germain Loea MX. Tak, totalnie nie znam języka, przepraszam za kaleczenie tych słów. Gościu pochodzi z Meksyku. Gościu zebrał na swoim kanale lekko ponad 5 tysięcy widzów, a ostatni materiał pojawił się tutaj 5 lat temu. I to już może coś sugerować. Ponieważ gościu zamiast zdobywać pieniądze w bardziej biznesowy sposób, postanowił porwać pewną osobę, a następnie przetrzymywać ją, a wypuścić dopiero po wpłaceniu 100 tysięcy dolarów. Oczywiście niedługo później został złapany przez policję i skazany na 50 lat pozbawienia wolności. Na sam koniec może przypomnę wam pewną sprawę, o której już niegdyś opowiadałem, ale to było dość dawno i pewnie wielu z was nawet nie widziało tamtego filmu. Mowa tutaj o youtuberze, który został skazany na dożywocie. Mowa tutaj o niejakim Mr. Anime. Nie będę tutaj wchodził w jakieś mega szczegóły, aczkolwiek youtuber ten po nagrywaniu przez jakiś czas materiałów na temat anime zamordował swoją rodzinę. Następnie w podobnym celu chciał wybrać się do swojej szkoły, jednakże wskutek innych wydarzeń został złapany przez policję, przyznał się do winy i został skazany na dożywocie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się całej historii od początku do końca, to półtora roku temu nagrałem o tym oddzielny film. Opisałem tutaj całą sprawę Mr. Anime, więc w razie czego zapraszam tutaj. A tymczasem moi drodzy, w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Dzięki za oglądanie, zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, a także kciuka w górę pod tym filmem. Zapraszam cię serdecznie na mojego Instagrama, a także TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A my tymczasem słyszymy się w kolejnych filmach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dziękuję wam wszystkim życzę, cześć!